Katarzyna Bosacka, znana z punktowania producentów żywności i sieci handlowych za nieprawidłowości, tym razem skrytykowała Biedronkę za reklamę piwa. W gazetce promocyjnej sieci handlowej pojawiła się reklama, w której oferowana była nagroda dla klientów w postaci darmowych puszek piwa przy zakupie 12 puszek. Bosacka wyraziła swoje niezadowolenie z promocji alkoholu, zaznaczając, że w Polsce obowiązuje zakaz promocji takich produktów. Internauci podzielili się w ocenach, niektórzy popierając zdanie Bosackiej, a inni krytykując ją za ingerencję w swobodę handlu. Przedstawiciel Biedronki odpowiedział, że sieć zawsze przestrzega obowiązujących przepisów prawa, a reklama piwa jest dozwolona zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie wymaga od dostawców internetu wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2023 roku.